chętnie bierzesz udział w tych biegach tutaj, wiślańskich, biegach po nowe życie. To już 10. raz. Kiedy ja jestem na biegu po nowe życie, poznałem ekipę, która wkręciła mnie tutaj w całe myślenie o transplantologii i bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę być zwyczajnie po ludzku z ludźmi, którzy kiedyś potrzebowali pomocy, a świadomość mówienia o przeszczepach jest niezwykle istotna, bo nigdy nie wiesz, co w życiu cię spotka. I jak tutaj rozmawiałam z ludźmi po przeszczepach, ty pewnie też, to faktycznie jest to nowe życie dla nich. Wiesz co, jest to nowe życie, oni często muszą te przeszczepy powtarzać, ale oni mają tak, mają tak potężne mobilizację do życia, mają tak potężną mobilizację, tak? Energię, że tylko od nich brać przykład. Po raz który nie pytam, bo to nie o to chodzi. Ja nawet nie pamiętam, ja by ci nie powiedział. Na trasie fantastyczne tempo, proszę Ciebie, niesamowite wsparcie wiślańskiej, nie tylko publiczności, fantastyczna ilość przeszczepków, transplantantów i elegancko. I elegancko, ale elegancko przede wszystkim chodzi właśnie o promowanie tej idei transplantologii, jak zawsze co roku. Oczywiście, że tak, apeluję do Was wszystkich. Nie mówię, że musicie, ale zastanówcie się, weźcie fakty. Mamy tutaj ponad 50 transplantologów, najlepszych profesorów na świecie, bo transplantologia w Polsce jest na najwyższym światowym poziomie. To jest mało, mamy tutaj ponad 100 osób, które są po przeszczepie i gdyby nie to, ich by tutaj nie było. Nie byłoby ich uśmiechów, nie byłoby ich udziału. Jak wy się sam to weźmiecie ze sobą, a jak walniecie kipa, to wiesz co to będzie? Ino roboki was wewczą i będzie dupia to woniąć. To wam powiem, taka prawda jest. Tak jest, dzięki wielkie. Tak jest, pozdrawiam. Cały Cieszyn pozdrawiam, ja tam jeszcze wrócę, bo nie odebrałem dyplomu jeszcze. Celebryci, sportowcy, artyści, muzycy, aktorzy, dziennikarze, a przede wszystkim lekarze i osoby po przeszczepieniu spotkali się wczoraj, 13 maja w Wiśle na placu Hofa, by wspólnie przejść symboliczną trasę w ramach akcji Bieg po nowe życie. Jednak nie o rywalizację sportową czy dobrą zabawę chodziło, a przede wszystkim o nagłośnienie idei transplantologii, upowszechniania świadectwa woli i świadomego dawstwa narządów. Od samego początku ambasadorem akcji jest Przemysław Saleta. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, że właściwie no, jeśli ktoś raz tutaj trafi, to zawsze chce wracać. Z drugiej strony też wolałbym, żeby tych przeszczepów było tyle, żeby nie trzeba było propagować całej idei i nie trzeba było organizować tego rodzaju imprez. No ale świadomość na pewno się zmienia. Teraz za tym muszą pójść statystyki, choć obawiam się, że to jest kwestia nie lat, tylko raczej pokolenia. W tym roku po raz pierwszy w biegu po nowe życie wzięli również udział uczniowie ze szkół województwa śląskiego, by od najmłodszych lat budować społeczne poparcie dla transplantacji. W naszej redakcyjnej sztafecie w tym roku czteroosobowej ze względu na obecność uczniów znalazł się Marcin, osoba po przeszczepieniu serca, dr Hanna Wachowiak-Baszyńska, kardiolog i transplantolog z Poznania oraz uczeń Mateusz z drugiego liceum ogólnokształcącego w Cieszynie. Dostałeś nowe życie. Dostałem nowe życie, serce dostałem. Serca dostałeś, opowiedz nam swoją historię. Miałem w 99 miałem wypadek samochodowy, w którym pękło mi serce. Miałem przeciek międzykomorowy i serce mi nie biło, tylko szumiało. Miałem w 2000 miałem pierwszą operację, nakleili łatę. Po 7 latach problemy się zaczęły z zastawką. W 2008 znowu operowali mnie i przed wymianą zastawki dostałem zawału. I się skończyło na tym, że niewydolność serca. I od 2010 roku zacząłem jeździć do Poznania, na ulicę Długą, do kliniki i tam byłem cały czas, dwa razy do roku przyjeżdżałem i sprawdzali mi serce. I w 2021 coraz bardziej się stan pogarszał. I jeszcze byłem u profesora Jemielitego i pan profesor powiedział, czy chcę serce.
Ja powiedziałem, że chcę serce, że jestem już gotowy, chcę serce. No to pan profesor powiedział, to tylko odbierz telefon. No i minęło 2 miesiące i 27 sierpnia zadzwonił do mnie telefon. Czy jest już serce, czy chcę już serce? Ja powiedziałem, że pewnie, że tyle już czekałem lat i chcę tego serca. No i kazali, powiedzieli, że karetka po mnie przyjedzie, przyjechałem, zrobili, jestem bardzo zadowolony. Ja się już dowiedziałam, że teraz masz 2 lata? No, 21 miesięcy. Jakie to jest życie teraz? Teraz to bajka już, wszystko mogę, nie mam wysiłku takiego. Teraz wchodziłem, teraz weszłem na 5. piętro bez żadnego odpoczynku. Tak teraz coraz ciężej, jestem zadowolony. Bo wiadomo, są tam jakieś utrudnienia, musisz już do końca życia jeść, przyjmować pewne leki, ale to i tak w porównaniu do tego, co było, to jest bajka, tak jak mówisz. Tak jest. Teraz to mogę, ale wiem, że teraz siła jest i chce mi się żyć normalnie. To widać, to słychać, a tutaj w Wiśle jak atmosfera, bo jesteś pierwszy raz. Pierwszy raz w Wiśle jestem. W ubiegłym roku we wrześniu byłem pierwszy raz w Warszawie, to miałem po roku czasu. To też byłem zadowolony, to aż masakra. Taka fajna organizacja jest, wszystko naprawdę. Jestem wdzięczny, naprawdę. A nam jest bardzo miło, że założyłeś dzisiaj koszulkę o X.pl. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. We wrześniu stuknie mi 22 lata drugiego serducha. Uwaga, uwaga, już za chwilę. Serce dostałem w Zabrzu, ale od ponad 12 lat jestem pod opieką kliniki poznańskiej, kliniki kardiochirurgii i transplantologii. Pod opieką pani doktor. Rozumiem. No to jak pan się czuje? To już 22 lata z tym nowym serduchem, a ja tu na pana patrzę, okaz zdrowia, uśmiechnięty, wesoły. No nie może być inaczej. Jakże dystygowanie, jakże elegancko. Dzisiaj zawsze bieg to jest czymś fantastycznym, fantastycznym wydarzeniem. Trzeba się mocno przyjrzeć. My zawsze mówimy, że my nie możemy być dawcami, jesteśmy beneficjentami cudownego daru i prowokujemy do rozmowy o transplantacji. Jesteśmy żywym przykładem, dostaliśmy szansę i przykładem, że można żyć, pracować, wracamy do pracy, podróżujemy, żyjemy aktywnie, pełną piersią, oddychamy. Ten oddech jest zawsze bardzo ważny, bo mieliśmy problemy rzeczywiście przed przeszczepem. No byliśmy pod ścianą i na dobrą sprawę dopiero po otrzymaniu cudownej pompki poczuliśmy pioruńską energię i to jest coś niepojętego. Wracamy, powiadam, do tego. Jesteśmy szczęśliwcami. Są szczęśliwcami, a jak się pani czuje tutaj w Wiśle, kiedy pani widzi tych swoich pacjentów i oni naprawdę tu mają tą energię, tą radość życia, dostali to drugie życie? Ja powiem, dla mnie jako dla lekarza to jest największa radość. To po prostu w tym momencie my rzeczywiście widzimy, że nasza praca ma sens, zwłaszcza dla pacjentów, których my prowadziliśmy przed przeszczepem serca, z niewydolnością serca poprawa bywa diametralna. Pacjenci tacy jak Karol, którego też pamiętamy z okresu przedprzeszczepienia, dla naszych jest oświetlanym wzorem, że tak należy o siebie dbać, tak należy postępować i że to życie wcale nie wynosi 10 lat, tak jak wynosi mediana, tylko może być 20 i więcej lat w dobrym zdrowiu, w dobrej formie. I apetyt na życie w dalszym ciągu jest ogromny. A jak to jest z tą świadomością wśród Polaków? Jest większa? Mamy już tą wiedzę? Czy cały czas właśnie trzeba takich imprez, takich wydarzeń? Trzeba o tym mówić, że warto? Trzeba. Ja uważam, że to jest genialny pomysł, że została do sztafety zaproszona młodzież. Karol aktywnie od lat uczestniczy w kampanii promocji drugiego życia z konsultantem wojewódzkim, docentem Maćkiem Głydą. Prowadzą akcje w poznańskich szkołach, gdzie oni jak najbardziej świadczą swoim przykładem, swoim życiem, że to ma sens. Że to nie jest tak, że jeżeli rodzina, dla której w tych trudnych chwilach bywa to też dramatyczna decyzja, okej, możemy komuś pomóc, że to naprawdę ma sens
i wielu ludziom ratuje życie, dosłownie. W wypadku serca nie ma innej opcji. Jak ci się podoba ta dzisiejsza impreza? Uważam, że bardzo fajna, super atmosfera i bardzo ważna inicjatywa według mnie. Naprawdę szczytny cel i bardzo, bardzo ciekawie jest. No właśnie, młodzi ludzie, uczniowie też dzisiaj tutaj biorą udział w tym wydarzeniu. Jaka jest właśnie ta świadomość, jeżeli chodzi o transplantologię? Jaką ty masz świadomość właśnie na temat przeszczepu? Uważam, że przeszczepy są naprawdę ważną rzeczą. Jest to tak naprawdę najlepsza szansa na uratowanie komuś życia. Jeżeli jest jakaś niewydolność jakiegoś organu, to myślę, że przeszczep jest najlepszą formą uratowania komuś życia. I tak naprawdę w ten sposób dajemy nowe życie takiej osobie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.